Przez ostatnie trzy filmy były ogłoszenia parafialne, natomiast zrozumiałem, że były one niekompletne. Tak samo jak wcześniej, grupa na Discordzie już powstała poniżej macie link. Zapraszam tam wszystkich juniorów, seniorów, midów, kimkolwiek jesteś, cokolwiek robisz, czy programujesz, czy nie programujesz, może będziesz chciał się nauczyć, a może nie, może po prostu chcesz poczytać coś na temat programowania. Zróbmy z tego ogólnie coś więcej. Macie pytania jakieś dewowe, to oczywiście starsi, starzem, najchętniej no Wam pomogą. Jak nie, to ja będę to robić lub moi znajomi, którzy już tam są. Mam takiego jednego agenta, który nawet algorytmy wam bardzo dobrze wyjaśni, więc nie będzie z tym bardzo źle. Także nie zwlekajcie, wbijajcie, poproście o rolę, ona automatycznie wam się przyda. Pamiętajcie, aby uzgodnić, uzgodnić ze sobą, ze swoim sumieniem, swój poziom. Nie mieszajcie. Oczywiście, jeżeli dacie kogoś więcej, to i tak wyjdzie to w trakcie, jak będziecie chcieli się wykazać i odpowiedzieć na jakieś pytania. Oczywiście w problemów pisać do adminów lub na jakimś czacie, albo do mnie napliwie oczywiście na Discordzie, no i tyle ze wstępu. Zapraszam do odcinka. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym pokażę Wam pewne przykłady, które możecie popełniać, pewne błędy, które możecie popełniać, jeżeli jesteście na juniorze. Nie przedłużając, przechodzimy do przykładu. Pierwszy przykład będzie bardzo prosty, ale jakże ważne, żebyście zrozumieli, jakby podstawę działania Reacta. Stworzymy sobie podstawowy clicker, mam tutaj stworzony komponent, jest on oczywiście wywołany w pliku app.tsx Czyli pierwsze co zrobimy, zaimportujemy sobie hook useState import useState from react Następnie zrobimy sobie jego instancję, czyli const Zmienna to będzie count, funkcja która będzie ją zmieniać to będzie setCount Będzie to useState, wartość początkowa niech to będzie oczywiście 0 Tą wartość wypiszemy sobie w przycisku. Czyli w tym momencie na ekranie mamy coś takiego. Kiedy, kiedy to klikamy, nie dzieje się totalnie nic. Następnie wywołujemy event onClick na przycisku i do niego przypisujemy funkcję HandleClick. Tworzymy ją, bo oczywiście jeszcze jej nie ma, czyli HandleClick. Będzie to zwykła funkcja, która nie będzie przyjmować żadnych parametrów, a w niej będziemy zmieniać set count, czyli będziemy do naszego count dodawać 1. No i teraz, jak właśnie widzicie na ekranie, kiedy to klikam, no to dzieje się poprawna mechanika, czyli zostaje to zwiększone o 1. Natomiast co w momencie, kiedy zrobię coś takiego na logikę, moglibyście pomyśleć, że zwiększy się to o 4. Czyli w tym momencie, jeżeli odświeżę ekran, no to powinno się zwiększyć o 4. Jak widzicie, tak nie jest. Dlaczego? Już tłumaczę. W momencie kiedy klikniesz handle click, to React planuje, że zwiększy na state o 1. Czyli zamierza go zwiększyć w przyszłości. Kiedy w tej samej funkcji dodasz ten sam set count tutaj, czyli kolejne, to zobaczymy właśnie ten niezamierzony efekt. I teraz funkcja nadal będzie zwiększać ten state o 1, ale nie o zamierzone w tym przypadku 4. Dzieje się to dlatego, że przy wywołaniu tej samej funkcji ponownie count nie został jeszcze zwiększony. Dlaczego? Ponieważ React planuje że zwiększy to dopiero przy kolejnym przerenderowaniu się komponentu. Jak to naprawić? W bardzo prosty sposób. Funkcja setState, w naszym przypadku setCount, pozwala dostać się do wartości aktualnej naszego stanu. Czyli wystarczy, że wywołacie sobie jeszcze raz setCount, następnie wywołacie sobie callback, i w tym callbacku możecie dostać się do parametru poprzedniej wartości, czyli aktualnej. W naszym przypadku nazwijmy to PREF. No i w większości ludzie tak to nazywają. Więc teraz wystarczy, że do PREF dodamy 1. I w tym momencie, po odświeżeniu strony, wartość powinna zwiększać się o 1. No i tak się dzieje, czyli działa poprawnie. Natomiast, jeżeli teraz wywołamy sobie to tak jak wcześniej, 4 razy, to wartość będzie zwiększać się o 4. Mam nadzieję, że jest to zrozumiały przykład. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Lećmy do następnego. Będziemy wykorzystywać ten sam komponent, już nie będę robić innych. Natomiast będziemy zadbamy o to, żeby jak najlepszy sposób przetrzymywać nasze dane z przycisków, to znaczy z inputów. Czyli wywołajmy sobie input, niech to będzie type text. No i na on change przypiszmy sobie funkcję handle change. Je jeszcze nie ma, więc oczywiście utworzymy const handle change. W tym momencie trzeba jeszcze zmienić nazwę naszego state'u, ponieważ to już nie będzie count, tylko załóżmy, będziemy przetrzymywać informacje o książce. Czyli niech to będzie book i tutaj set book. Natomiast wartość początkowa będzie to obiekt. I w tym obiekcie będzie mieć count, to już bez znaczenia, czy będzie to string, czy będzie to number, jak już wolicie, no i do tego będzie price. Załóżmy, niech to będzie statycznie 2499. Czyli w tym momencie nasza książka ma wartości count na tak naprawdę nic, na pusty string, no i price na 24,99. W tym momencie chciałbym, żeby z tego inputa został zmieniany count. Jak to robimy? No na sam początek moglibyście to zrobić w ten sposób. Czyli set book, następnie odwołujemy się do book.count, no i tutaj równa się e target value. Żeby dostać się do tego e, to wystarczy, że wywołujemy ten event tutaj w parametrze. Żeby pokazać Wam to na ekranie, że to dalej działa, stwórzmy sobie jakiegoś diva. W środku oczywiście umieśćmy sobie input, a niżej umieśćmy sobie, załóżmy, h2, które będzie pokazywać book.count, a następnie po nie wiem, dwukropku będzie pokazywać book.price. Po odświeżeniu strony mamy po lewo nic, bo tak naprawdę jest to pusty string i po prawo mamy cenę. W tym momencie, kiedy tutaj coś wpiszemy, to nie dzieje się nic. Dlaczego? ponieważ, jak widzicie, tutaj mamy obiekt, a w tym miejscu, tutaj w ogóle Priter mi to poprawił, nie zwracamy obiektu, zwracamy jedną wartość. Więc tutaj już mamy ten błąd, że po zmianie nie będziemy mieli book.count, tylko po prostu byśmy mieli, no nie wiem, cokolwiek tam innego by było. Czyli żeby to naprawić, musimy zrobić, to znaczy zwrócić obiekt. W tym obiekcie oczywiście odwołujemy się po prostu do count, a następnie po dwukropku event target value. Oświeżmy stronę, zobaczmy, jak to wygląda, i teraz zróbmy to jeszcze raz. Jak widzicie, działa połowicznie, ponieważ tutaj jest wszystko poprawnie, ale po prawej stronie zniknęła nam wartość price. Dlaczego? Ponieważ ten motyw, ten sposób nadpisze nam cały ten use state, czyli w tym momencie mamy w tym use state tylko count, a price znika. Możemy to naprawić. Jak? Po prostu wcześniejszą wartość naszego. Stajta, możemy sobie rozbić tutaj w tym miejscu i dzięki temu wszystkie poprzednie wartości będą tutaj account zostanie nadpisane jak to robimy oczywiście operatorem sprit trzema kropkami mamy book przecinek i w tym momencie kiedy odświeżymy stronę wpiszemy tutaj cokolwiek no to mamy poprawne działanie tutaj warto pamiętać o tym że zapis ten zapis musi być nad nowymi wartościami z tego względu że najpierw kod Przypiszę stare, czyli to co tutaj zrobi, a następnie każda nowa linijka nadpisze te wartości nowymi. W poprzednim przykładzie tłumaczyłem Wam, że jest coś takiego jak wartość aktualna stanu, czyli ta wartość poprzednia PREV. No i poprawnie tutaj też wypadałoby to zrobić w ten sam sposób. Czyli robimy callback, odwołujemy się do PREV, a następnie zwracamy tutaj obiekt. I tutaj nie używamy słowa kluczowego book, tylko PREV. Warto pamiętać o tym, że chcemy zwrócić obiekt, więc nie możecie tego zrobić w ten sposób, bo w tym momencie otwieracie sobie ciało funkcji, w której zwracacie coś takiego. Żeby zwrócić obiekt, oplatacie to w nawiasy. Po odświeżeniu strony to oczywiście dalej zadziała. Tutaj nie musicie się mnie słuchać, możecie oczywiście użyć nawiasów klamrowych, tak jak to zrobiliśmy wcześniej, ale musicie wtedy dodać tutaj słowo kluczowe return. I wtedy tutaj zwracacie sobie ten obiekt. Natomiast na każdym, jakby code review, w tym momencie zostanie Wam zwrócony błąd, ponieważ jest to kompletnie niepotrzebne. Wystarczy to zrobić tak, jak zrobiłem to wcześniej, czyli cofam te zmiany i mamy coś takiego. Wygląda to lepiej, no i po prostu nie Wam się nie przyczepi, że mogliście to zrobić lepiej. W kolejnym przykładzie mam stworzony taki schemat czterech inputów, z których będziemy chcieli przechowywać dane. Na pierwszy rzut oka moglibyście pomyśleć, że będziemy musieli tworzyć do każdego inputa. UseState, czyli tak na szybkości byłoby to const name i tutaj set name. To samo byłoby to do age, city i adres. Natomiast wystarczy tutaj jeden useState, załóżmy niech to będzie form data, ale niech to będzie jako obiekt, czyli useState i tutaj po prostu obiekt. Możemy oczywiście do tego przypisać wartości początkowe, niech to będzie name. Pusty string, to samo niech to będzie age, city i adres. Jak teraz zapisywać dane przy zmianie wartości w inputcie? Oczywiście tworzymy funkcję i podpinamy ją pod event on change do naszego pola. W jednym z poprzednich przykładów pokazałem Wam o taką dosłownie funkcję. Ta funkcja jest jak najbardziej w porządku, natomiast teraz pojawia się problem, ponieważ do każdego pola trzeba tworzyć taką funkcję, a tutaj już powtarzacie samego siebie, co w programowaniu jest niedopuszczalne. Co powinniście zrobić? Zamiast odwoływać się do danego klucza, to użyć tego, co zwraca nam e-target. W przypadku, kiedy wyświetlibyście sobie w konsoli e-target, to zobaczylibyście, że macie dostęp do name waszego pola, tak samo jak do id. Natomiast w sumie lepiej będzie to zrobić tutaj na name. Możemy się odwołać tutaj do name zamiast do id. I dzięki temu możemy zrobić to w troszeczkę inny sposób. To znaczy... To jak najbardziej zostaje, ponieważ przy każdej zmianie chcemy, żeby poprzednie dane, poprzednie wartości, zostawały w tym obiekcie. Natomiast tutaj nie odwołujemy się do name, a do e, e.target.name i ta wartość przechowuje nam dokładnie to. Z racji tego, że tutaj mamy tak samo po nazywane wartości, jak tutaj name, to wartość tutaj będzie zapisywana. Żeby to wam zobrazować, wypiszmy sobie w konsoli ten form data. Oczywiście teraz nic nie zadziała, ponieważ nie wykorzystujemy funkcji handle change. Więc musimy to zrobić w ten sposób, że tutaj na każdym przycisku, na każdym impucie wywołamy tą funkcję. Kiedy odświeżę stronę, przejdę do konsoli. No to w tym momencie, tutaj oczywiście zwraca nam się obiekt, ale pusty. Kiedy robię takie coś, to już podstawiane są wartości. I jak widzicie, to działa i jest to zrobione w bardzo przyjemny i szybki sposób. Pamiętajcie o tym, że to wyrażenie tutaj musi być w nawiasach kwadratowych, ponieważ odwołujecie się do klucza obiektu. Z tym kodem jest jeszcze jeden globalny problem, który osobiście zwróciłbym na code review. To znaczy, wszystko tutaj jest poprawnie, wszystko poprawnie działa, natomiast nie podoba mi się ten zapis. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę powtarzacie tutaj to samo wywołanie, a jedyne co się zmienia to name. Kiedy korzystacie z CMS-a, to takie pola można tam zamodelować. Więc tutaj też powinniśmy przewidzieć, że coś takiego może się kiedyś wydarzyć. Rozwiązanie jest takie, że tworzymy sobie tablicę. Oczywiście nawet to może być stworzone w oddzielnym pliku, żeby nie zaśmiecać tego. W normalnym przypadku stworzyłbym to clicker.data.js. W normalnym TypeScript, no ale tutaj już umówmy się, że niech to będzie JavaScript. Następnie eksportujemy sobie stąd zmienną. Niech to będzie export, const, fields. I to oczywiście jest tablica. Tablica obiektów. Dlaczego? Ponieważ tutaj odwołujemy się na przykład do name. I w tym przypadku niech to będzie name, niech będzie też kolejny obiekt, kolejny obiekt, niech to będzie age i tak dalej. Nie będę teraz tego robił, natomiast tak jak najbardziej możecie tutaj też przypisać type. I wtedy po prostu odwołujecie się do niego przy pętli. Jakiej pętli? No, już tłumaczę. Importujemy sobie tutaj to fields, czyli import fields from, oczywiście, clicker.data. Następnie tutaj wykonujecie na fields funkcję map. Iterując po każdym impucie, niech to będzie po prostu input, zwracamy sobie właśnie taki oto input. Tylko zamiast tutaj name przypisujecie sobie input.name. W tym momencie. Jeżeli to usuniemy, to na ekranie mamy dokładnie to samo, a wszystko zwraca się tak jak wcześniej. Skoro ten odcinek miał być, powiedzmy, tak w miarę pokazujący wam, jakie błędy popełniacie na juniorze, to teraz musimy powiedzieć jeszcze o kilku rzeczach. Po pierwsze, oczywiście wypadałoby wyrzucić console.loga. Loga. Następnie każda funkcja map, jeżeli są zwracane obiekty, potrzebuje. Każdy element w tej funkcji map potrzebuje słowa kluczowego key, żeby po prostu funkcja mogła rozróżnić o który element chodzi. Pamiętajcie o tym, że key musi być zawsze unikalny. W naszym przypadku to name jest unikalne, więc możemy po prostu odwołać się do input.name. I już jesteśmy blisko. Natomiast została jeszcze jedna rzecz. Możemy sobie to name zdestrukturyzować, więc zamiast tutaj odwoływać się do input.name destrukturyzujemy sobie name. W ten sposób wystarczy, że zrobicie to tak. No i w ten oto sposób macie poprawnie stworzoną stronę. To, gdzie te dane wykorzystacie, to już zależy od Was. W ten sposób obsługujecie formularze, no i tak po prostu polecam to robić. W kolejnym bardzo szybkim przykładzie pokażę Wam pewną rzecz. Stwórzmy sobie stałą. Niech to będzie jako mnożnik, czyli per. Niech to ma wartość 10. Następnie tworzymy sobie useTata o nazwie quantity. I set quantity. Niech to będzie 1. Następnie tworzymy też use natomiast niech nazywa się total. Tutaj wartość początkowa niech to będzie 0. Następnie, tutaj w ogóle jest błąd, to jest jakiś bototon. Niech to nie będzie bototon, tylko button. Następnie tworzymy funkcję handle click, czyli const handle click. I tutaj po prostu będziemy wymnażać sobie dane. Czyli niech to będzie set quantity i teraz quantity plus 1. Następnie wywołujemy to na on kliku, czyli on, click, handle, click, a tutaj dajemy total. No i teraz klikając na ekranie, nie zadzieje się totalnie nic. Dlaczego? Ponieważ na handle, click zwiększamy quantity, a tutaj pokazujemy total. Więc jeszcze chcę, żeby ten total się przeliczał. I możemy to zrobić w ten sposób. I normalnie pewnie by się tak zrobili, że wywołujemy sobie use effect, czyli kolejny hook, który będzie nam zmieniał set total. I to niech będzie po prostu quantity razy per, czyli ta stała. Natomiast będzie się to przeładowywało w zależności, kiedy zmieni się quantity. A quantity zmieni się nam przy kliknięciu handle click. Więc teraz klikając przycisk, zwiększamy to o 10. I jak najbardziej jest to poprawne działanie tego komponentu i o to nam chodziło. Natomiast jest jedno lepsze rozwiązanie. Działa tak samo, a nie tracimy mocy naszej przeglądarki na use effect. Plus kodu jest oczywiście mniej. Wystarczy, że usuniecie to use effect, następnie z total nie będziecie robić useState'a, a po prostu stworzycie zmienną i dacie quantity razy per. W tym momencie dzieje się dokładnie to samo. Natomiast macie mniej kodu i nie tracicie pamięci przeglądarki. I teraz dlaczego tak się dzieje? Chodzi tutaj o to, że komponent przy renderowaniu już ma ustawione quantity na jakąś wartość. Z tego względu jest w stanie wyliczyć nam total. W momencie kiedy klikamy przycisk to komponent się rerenderuje, ale useState zapamiętuje nowo dodaną wartość. Dlatego useEffect nie jest tutaj konieczne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W tym odcinku to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, a my słyszymy się już za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.